Szanowni Państwo, witam serdecznie. Nazywam się Agata Pilarska. Jestem psychologiem oraz arteterapeutą. Jest mi niezwykle miło, że dołączyłam do grona tak wybitnych specjalistów Kliniki Unicardia, Unimedica i Uniestetica. I jednocześnie ogromnie się cieszę, że mogę Państwu pomóc w zadbaniu o Państwa zdrowie psychiczne, Wasz emocjonalny dobrostan i dobre samopoczucie. Na co dzień w swojej pracy wykorzystuję tradycyjne techniki psychologiczne, ale również metody z dziedziny arteterapii, ponieważ uważam, że jest to niezwykle efektywne narzędzie psychoterapii, niezwykle efektywna metoda psychoterapii, dzięki której przy użyciu różnego rodzaju mediów twórczych, jak chociażby sztuk plastycznych, muzyki, literatury czy dramy, jesteśmy w stanie doprowadzić pacjenta do większego wglądu, uzyskania większej świadomości dzięki różnego rodzaju metodom arteterapeutycznym. Pacjent ma szansę świadczyć tak zwanej samoregulacji dzięki procesowi oczyszczenia, czyli tak zwanego katarsis. Jest to oczyszczenie z różnego rodzaju nagromadzonych napięć w organizmie, także z negatywnych emocji. Jest to niesamowicie wartościowa metoda, szczególnie przy terapii pacjentów z zaburzeniami lękowymi czy z zaburzeniami nastroju, a także osób, które chcą w lepszy, bardziej efektywny sposób radzić sobie ze stresem, z codziennym funkcjonowaniem. Metody terapii przez sztukę są dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb danego pacjenta, z którym pracujemy, od sytuacji, w jakiej się znajduje, czy też od problemów, z jakimi się zmaga. Nie ma reguł mówiących o tym, że w danych przypadkach, na przykład stricte w przypadku depresji, preferowane są metody związane ze sztukami plastycznymi czy terapia przez muzykę. Każda metoda dobierana jest indywidualnie. Jeżeli chodzi o wsparcie terapeutyczne przy użyciu terapii sztuką, możemy mieć do czynienia z konsultacjami jednorazowymi, ale mogą to być też dłuższe cykle terapeutyczne. Wszystko zależy od tego, z jakim konkretnie tematem pacjent przychodzi do gabinetu i jakie są jego oczekiwania. Chciałam również Państwu wspomnieć o tym, że zastosowanie arteterapii jest niezwykle wszechstronne. Jest to nie tylko metoda lecznicza, która wspomaga proces leczenia, rekonwalescencji po przebytych chorobach o podłożu chociażby psychosomatycznym, chorobach o podłożu organicznym, ale także wspiera pacjentów w kwestii rozwoju osobistego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do kontaktu.